robisz, gdy w kryzysowej sytuacji twoje dziecko przyjdzie do ciebie i powie ci, że pod twoim domem ukryty jest wspaniały i drogocenny skarb? Pewnie wielu rodziców w sytuacji trudnej, tak jak sprzedaż mieszkania czy utrata pracy, zareagowałoby nieszczególnym zainteresowaniem, uznałoby, że to fanaberia dziecka. Zupełnie inną sytuację przedstawia film Kompas Szkieletora. Widzimy w nim sytuację, w której mały chłopiec dzięki poznaniu historii swojej rodziny, dzięki poznaniu historii pierwszych narodów zamieszkujących tereny Ameryki, odkrywa, że pod jego domem ukryty jest skarb. Dzięki zaufaniu rodziców, dzięki temu, że ufają chłopcu i jego pomysłowości, może wyobraźni, bo przecież może od początku nie wierzą, że pod domem naprawdę jest skarb, dzięki temu wszystkiemu zaczynają wspólną przygodę związaną z poszukiwaniem złota pozostawionego przez przodka i w taki sposób nawiązują kolejną międzypokoleniową więź. A to oznacza, że nie tylko przeszłość spotkała się z przyszłością, ale także pokolenie rodziców wykonało wspaniałą pracę, by nawiązać więź ze swoimi dziećmi. I ta wspaniała rzecz jest największą wartością tego filmu, ponieważ mówi o tym, że rodziny mogą trzymać się ze sobą w największych i w najmniejszych problemach społecznych, wtedy, gdy właśnie działają razem. To dzieje się w tym filmie, a oprócz tego wszystko w pięknej scenerii, w otoczeniu przyrody. To jest typowy film przygodowy, ale ma w sobie pewną nietypową rzecz w kontekście współczesnego kina, a mianowicie pokazuje nam piękny obraz bez wielu hałaśliwych efektów specjalnych, który będzie odpowiedni dla wszystkich dzieci, dzięki czemu nie będą oni być może wychodzili z kina przebodźcowani, ale właśnie wypoczęci dzięki pięknym przestrzeniom, pięknej przyrodzie, pięknej rzece, wokół której dzieje się film i właśnie oddechowi, bo ten film przede wszystkim oddycha. Kompas Szkieletora pozwoli nauczycielom i uczniom troszeczkę przedłużyć sobie wakacje. Ten film ma w sobie urok takiej beztroskiej, swobodnej przygody, podróży przez las, podróży w nieznane, w tym przypadku także podróży w czasie. Jest to historia bardzo zgranej paczki przyjaciół, która przypomni nam urok takich pierwszych przyjaźni i jest to, uważam, najlepszy film, jaki można wybrać na Dzień Chłopaka. Pozwala on przeżyć takie przygody, jakich często dzisiaj młodzież nie ma już szans przeżywać. Czyli jakieś bardzo niebezpieczne wędrówki po nieznanych terytoriach, wspólne, pełne wyzwań, wyprawy. Jestem pewna, że także nauczyciele będą się na nim dobrze bawić i znajdą tutaj wiele uniwersalnych tematów, takich jak dorastanie, relacja z ojcem, ale także rozbudzanie zainteresowania historią, przeszłością i tym, co nas otacza. Kino przygodowe, kino familijne, kino młodzieżowe częstokroć ma jeden duży problem. Tym problemem jest to, że jest to kino, które przede wszystkim oparte jest na emocjach. Często mówi się o tym, że kino familijne w dużym skrócie to przedstawienie tego, że jeżeli bardzo chcesz, to na pewno coś osiągniesz w życiu, a siła przyjaźni jest silniejsza od jakiejkolwiek innej siły. Kompas Szkieletora wyróżnia się na tle innych filmów młodzieżowych, przygotowych tym, że nie tylko bazuje na emocjach, ale także próbuje, czy wręcz to robi, przekazać pewną wiedzę, przekazać pewne fakty naukowe i pokazać także, że nauka może być ciekawa i także taka nauka jak historia. Także jeżeli planujecie zainteresować dzieciaki tym, że wasz przedmiot szkolny może być ciekawy, że historia to nie tylko suche fakty podane w książce, ale może to być fantastyczna przygoda, to na pewno jest to film, na który należy z klasą się wybrać. Kompas Szkieletora to także fantastyczna opowieść o przyjaźni, o wartości wspólnego działania i dążenia do celu. Seans będzie także skarbnicą wiedzy, między innymi na temat tego, jak poradzić sobie w lesie, jak posługiwać się mapą czy kompasem. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w broszurze ze scenariuszami lekcji do pobrania za darmo w serwisie filmwszkole.pl. Dzięki nim zorganizują Państwo fantastyczne zajęcia dla młodych widzów.